Tak? Czy bo my. A, słyszymy się też. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiem jak. Chyba jeszcze dzień dobry, proszę Państwa. Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu w ramach pięknej i pożytecznej akcji Wolność Czytania organizowanej przez Miasto Chorzów, a także Uniwersyteckie Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia Juliusza Słowackiego w Chorzowie, którego mam zaszczyt być dyrektorem, i Stowarzyszenie Przyjaciół Słowaka. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać naszego gościa, a właściwie gości, a przede wszystkim moje uczennice, z których jestem tak dumny, że aż muszę rozpiąć guzik w marynarce, bo chyba pęknę. Szanowni Państwo, naszym gościem, no dla mnie Ania, pani Anna Dziewit-Meller, dziennikarka, pisarka i to co absolwentka Słowaka i to z ostatniego rocznika wieku 20. I to co dla mnie jest też piękne i co osobiście mnie z Anią łączy, jeśli chodzi o nasze wspólne pasje, miłość do ludzi, miłość do świata. Ania razem z Marcinem bardzo wiele podróżują i piszą, ich ulubionym miejscem na ziemi jest Gruzja. Mogę pewnie polecić, żebyście Państwo tropem Państwa Mellerów również poznawali nasz piękny świat. Spotkanie prowadzić będzie również moja uczennica, doktor habilitowana, profesor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Małgorzata Myśliwiec. Witam szanownych gości, witam profesorów, panią wicedyrektor Chorzowskiego Centrum Kultury, no i mam nadzieję przyszłość nie tylko naszego miasta, ale także naszej Rzeczypospolitej, młodzież Słowaka bardzo charakterystyczną w kultowych krawatach i niestety ostatnio w mniej kultowych maskach. Pan profesor Andrzej Król, myślę, że spiritus movens naszej humanistyki w Słowaku, wygłosi słowo wstępne. Bardzo cię, Andrzeju, proszę. Troszeczkę przeszkadza mi ten rekwizyt pedagogiczny, który zdobyłem w Krzemieńcu. Proszę Państwa, jestem najszczęśliwszym polonistą. Tylko ja mogłem sobie złamać nogę pod pomnikiem Słowackiego w Krzemieńcu. Dyrektor mówił o wędrowaniach i górach. A nasze klimaty, Aniu, to jest coś, co jest niezwykłym zjawiskiem w kulturze polskiej, w kulturze naszego regionu, kawiarenka literacka. Miałem szczęście i przyjemność spotkać Anię. Nie uczyłem jej. Szkoda. Ale może dlatego więcej wie chyba. Natomiast spotykaliśmy się popołudniami w pracowni, w sali języka polskiego i tam odbywały się niesamowite wieczory, koncerty, duet Łukasz Pol-Jelonek, potomek Wincentego Pola i Ania Dziewit. No to była niesamowita para. To, co oni wyczyniali z poezją, z melodiami, jak opowiadali o swoich przeżyciach, pozostało w naszej pamięci. I do tego wracamy. Jestem bardzo szczęśliwy, że w tym już bardzo dojrzałym wieku, Belfra, dostałem od mojej uczennicy podręcznik, proszę Państwa, który, no ja bym polecił zespołowi programów, podstawy programowej albo rozszerzania w Ministerstwie Oświaty. Słówka. Książki, które wpływają na losy człowieka, w które Ania poleca i tutaj w tych słówkach jest
taki mały fragment. Jako oczywiście polonista pozwolę sobie przeczytać. Dziękuję Ani za to, że przywołała, powracając do godziny myśli, do tego rozdziału. Tutaj Ania pisze o wyprawie do Krzemieńca w 1999 roku, czyli byliśmy pierwsi, a potem Choszów podpisał umowę o współpracy z Tarnopolem i pierwsze wspaniałe koncerty. Ten cytat wiąże się troszeczkę z dzisiejszym spotkaniem. Czułam wtedy tę prawdziwą moc poezji, słów, które powtarzasz. Potem w myślach, a one przywiązują cię do miejsc, czasów i ludzi, które odciskają w twojej tożsamości nieusuwalne znaki, że jesteś stąd, z tego, co właśnie śpiewasz, z tego głosu, z tego rymu, z tego krajobrazu, że to też do ciebie należy. Ta góra, Bony ochrzczona imieniem. Za te słowa i te słowa są czymś większym od ciebie. To opowieść o Krzemieńcu, ale jednocześnie to również nawiązanie do rozmowy, jakie pani profesor przeprowadzi z naszą gwiazdą kawiarenki o Śląsku, tym wielkim i tym małym. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Bardzo dziękujemy. Ja się wzruszyłam i chyba jestem cała czerwona, także posiedzę teraz trochę cicho. No, ja muszę powiedzieć, że absolutnie nie spodziewałam się dzisiaj tylu wzruszeń i tak niezwykłych spotkań. A proszę Państwa, zostałam zaproszona przez pana profesora Damiana Straszaka. Wiesz, taka rozmowa, no oczywiście gwiazda, tak? Kiedy usłyszałam nazwisko, z kim tak będę rozmawiać, to bardzo się ucieszyłam. Ale wyobraziłam sobie, że to pewnie jakaś kameralna, mała impreza. No i kiedy weszłam, to oniemiałam, tak? Faktycznie państwo profesorowie, których nie tylko z powodu czasów pandemii, już dłuższy okres czasu nie miałam okazji zobaczyć na żywo, także proszę Państwa, bardzo dziękuję za zaproszenie. To chyba w pierwszej kolejności i za to, że możemy się spotkać, możemy się spotkać na żywo. No, moja maseczka też tutaj leży i czeka na użycie. Natomiast, no Aniu, w takim razie może rozpocznijmy. Bardzo dziękuję za zaproszenie na to spotkanie. Ja trochę się spodziewałam, że się będę wzruszać, ale to jeszcze chyba wszystko przede mną. Nie wiem, chusteczki do nosa pod ręką, jakby co, to poproszę. Bo ja bardzo dawno nie byłam też w Chorzowie. Nie ukrywam, że jakoś mi się nie składa ostatnio, żeby tu być. Też cała moja rodzina właściwie już tutaj nie mieszka. Moi rodzice przeprowadzili się do Warszawy, mój brat mieszka w Warszawie. Wszyscy jesteśmy tam, a ci, którzy tu jeszcze byli niedawno, no to niestety poumierali i już ich nie ma. Są moje przyjaciółki, ale to też jest taka trochę inna forma kontaktu. My się widujemy w różnych miejscach, niekoniecznie wcale w Chorzowie, więc dla mnie ten dzisiejszy przyjazd tutaj jest w ogóle bardzo sentymentalny. A zobaczenie wszystkich Państwa, drodzy profesorowie, na żywo, no to po pierwsze chciałam powiedzieć, że ja nie wiem, jest jakaś taka wampiryczna chyba moc bycia nauczycielem i kontaktu z młodzieżą, bo ja nie widuję was regularnie, widuję was co jakiś czas, dosyć rzadko. Wy się w ogóle nie starzejecie. Wy jesteście ciągle tacy sami i być może to przebywanie z młodymi ludźmi, którzy tutaj są, coś wam daje. Może to jest naprawdę jakaś wampiryczna energia. To jest niesamowite. Naprawdę, jak wspaniale wszyscy wyglądacie i w jakiej jesteście doskonałej formie i nic wam ta pandemia nie zrobiła i cieszę się, że was widzę w takiej doskonałej formie właśnie. Dziękuję, że jesteście tu dzisiaj. Dobrze, no to może w takim razie, ponieważ rzeczywiście ten motyw przewodni naszej rozmowy ma dotyczyć naszego regionu. Ma to być Śląsk i to już mnie bardzo, to był chyba taki pierwszy wabik, jaki tutaj pan profesor Straszak na mnie zastosował, tak? Ponieważ rzeczywiście biorąc pod uwagę moich ostatnich kilkanaście, już nawet kilkadziesiąt lat badań naukowych, są one poświęcone regionalizmowi, co jest rzeczą taką dosyć ciekawą,
Pamiętam, to moje pierwsze odkrycie regionalizmu, to były lekcje języka angielskiego, panie profesorze. Tego, że w ogóle regionalizm może być ważny, to były czasy, no ja tutaj jeszcze wcześniej niż Ania kończyłam Słowaka, to była taka rzeczywistość postcentralistyczna. I nagle pan profesor zaczyna nam opowiadać tutaj o Górze Redena, w ogóle kim ten Reden był, tak, a w ogóle to, że ten regionalizm to taki ważny w naszym życiu. No i kiedy skończyłam Słowaka, zdałam maturę, później przyszedł okres studiów, różnych podróży, może akurat nie Gruzja, ale Hiszpania, to rzeczywiście mój główny obszar badawczy. No i kiedy przyszedł czas wyboru tematu doktoratu, uznałam, że Katalonia będzie chyba tym najlepszym. Pierwszy region, do którego wówczas autobusem wjeżdżało się z Francji, jadąc od nas. No i kiedy zaczęłam tą Katalonię odkrywać, mówię, pan profesor Liczba chyba miał naprawdę rację. Ten regionalizm jest istotny i ile podobieństw ma ten region do naszego Śląska. No i rzeczywiście w ten sposób zaczęło się to myślenie, więc myślę, że profesor Straszak chyba wiedział, co tutaj robi, tak, ten Śląsk wywołując. Aniu, ale moje pytanie jest takie, ponieważ wiadomo, że każda narracja gdzieś wynika z naszego doświadczenia, wynika z naszej przeszłości. Oczywiście, skoro pan profesor Król tak wspaniale rozpoczął to spotkanie, to nie mogę również nie nawiązać do lekcji języka polskiego. Myślę, że to gdzieś w bardzo dużym stopniu kształtowało także mój sposób myślenia. No i ta epoka romantyzmu, która chyba jest albo błogosławieństwem, albo przekleństwem, do końca nie wiem, w naszym systemie edukacji. I myślę, że my bardzo często lubimy spoglądać wstecz. A z Polską jest tak, że jest państwem, które w XIX wieku, takim kluczowym dla kształtowania tożsamości, nie posiadało bytu państwowego. No i czekaliśmy ponad 120 lat, aby państwo się odrodziło. Oczywiście w sposób bardzo szczególny znów losy Śląska z tym nowo odrodzonym państwem zostały związane. Znamy perypetie wieku XX, nie tak od razu wszystko naraz, żaden powrót do macierzy, a włączenie części Górnego Śląska do państwa polskiego. No i mam takie wrażenie, obserwując przestrzeń publiczną, bardzo szeroko rozumianą, nie mam tu na myśli oczywiście tylko sfery polityki, bo jako absolwentka Instytutu Nauk Politycznych pewnie szczególnie powinnam się temu przyglądać, ale myślę, że w naszej narracji o regionie my bardzo często spoglądamy wstecz. No i właśnie, czy tak jest naprawdę? Myślę, że tak. I ja ostatnio w ogóle mam takie poczucie, że za bardzo. Ja się tym Śląskiem w swojej twórczości zajmuję od jakiegoś czasu i też dokładam swoją cegiełkę do patrzenia wstecz. Jasne, w ogóle głównie się tym zajmuję, jakąś taką analizą tego miejsca, z którego pochodzę, ale dokładania tam rzeczy, których nie widziałam, na przykład historii kobiet. Uznałam, że Śląsk jest bardzo mocno opowiadany przez pryzmat doświadczenia mężczyzny, no a jakby, jak wiadomo, kobieta też człowiek, więc może jej perspektywa też jest jakoś interesująca. Być może perspektywa Ślązaczki jest nie mniej ciekawa niż perspektywa Ślązaka, więc ja sobie badałam ostatnimi laty głównie ten temat, ale... Nawet to tak śmiesznie się składa, że o tym dzisiaj rozmawiamy, bo w ubiegłym tygodniu w Polityce, do której ja piszę felietony, napisałem taki felieton, za który myślę, że może się ktoś na mnie nawet obraził albo i zdenerwował tutaj na Górnym Śląsku, że ja uważam, że Śląsk trochę za bardzo patrzy za siebie, a bardzo mało, przynajmniej ja tak to czuję, będąc też z daleka, więc ja nie aspiruję do roli osoby wszechwiedzącej. Ja nie mieszkam tu 20 lat, więc patrzę z dystansu. Mnie się wydaje, że Śląsk w takiej najbardziej pogłębionej sferze debaty jest za bardzo obrócony tyłem do przyszłości i głównie zajmuje się analizą tego, co było, co jest oczywiście bardzo ważne, ale myślę, że nie należy zapominać o przyszłości, o młodych ludziach, którzy tutaj są w tych krawatach i o tym, że zastanawianie się nad tym, czy przyłączano do macierzy, czy też, nie wiem, powstania były po prostu wojną domową. Różne mamy perspektywy, różnie na to wszyscy patrzymy. Rozumiem, że są spory, ale ja bym też chciała, żeby ten Śląsk był czymś więcej niż analizą przeszłości, analizą tego, jak wyglądały, jak kształtowały się granice i co, kto, kiedy i jak plebiscyt, prawda, się odbył. Tylko żebyśmy myśleli o tym, co to miejsce ma dać ludziom, którzy chcieliby tu zostać,
którzy skończą nasze liceum, potem skończą studia i będą decydowali o tym, czy tak jak ja, zwiać, czy tak jak nie wiem, niektóre moje przyjaciółki, zostać. I pewnie byłoby lepiej dla tego Śląska, gdyby oni zostali, bo kiedy ja myślę o moich koleżankach i kolegach z różnych roczników, też po mnie, którzy byli absolwentami naszej szkoły, to mam poczucie, że to są zazwyczaj ludzie, którzy odnieśli bardzo spektakularne też sukcesy w swoim życiu, że ta szkoła jest taką, brzydkie słowo, wylęgarnią osób, którym się chciało, którym się coś udało. No, po prostu mam już na to twarde dane po 21 latach od matury mojej własnej. I byłoby dobrze, gdyby Śląsk patrzył na takich ludzi i mówił, słuchaj, ale ty nie możesz wyjechać, ty musisz tu z nami zostać i pracować dla tego miejsca, dla tego regionu, bo twój talent, który myśmy podsycili ucząc cię tu, prawda? On powinien się tutaj realizować i tu materializować, więc jakby ja bym chciała, żeby było dużo więcej takiej rozmowy o tym, co zrobić, żeby ludzie na Śląsku chcieli zostawać i robić dla niego dużo i żeby byli z niego dumni. I tak myślę, że jest dużo lepiej dziś niż wtedy, kiedy ja byłam w wieku państwa, którzy się teraz w szkole uczą. Bo wtedy myśmy dopiero zaczynali tak naprawdę jakąś taką refleksję nad tym, że bycie ze Śląska to jest wartość. Panie profesorze, Romanie liczbą, to na pewno edukacja środowiskowo-regionalna to były ważne zajęcia. Ja o nich często w ogóle wspominam na różnych spotkaniach autorskich, kiedy się mnie pytają, a kiedy tobie się zaczęło w ogóle jakby układać w głowie, że jesteś Ślązaczką, że coś masz wspólnego z tym miejscem? No i ja mam wrażenie, że w liceum dopiero. Właśnie wtedy, kiedy myśmy zaczęli rozumieć, że był jakiś Reden, że był jakiś Eichendorf, że jest coś więcej niż tylko kochany skądinąd przeze mnie słowacki. I że ta opowieść o miejscu, z którego ja jestem, musi być bogatsza, poszerzona o coś. I szkoła nam to dawała. I to było fajne, ale też chciałabym, żebyśmy patrzyli na Śląsku w przyszłość. I w tym moim felietonie w Polityce napisałam, że Śląsk potrzebuje więcej takiej punkowej energii. I jest taki chłopak, który nazywa się Adam Kowalski, był wiceszefem Instytutu Regionalnego w Katowicach. No już niestety nie jest, bo wszystko się zmienia. I Adam mi powiedział, że on też tak czuje i że dla niego właśnie takim synonimem punkowego Śląska jest hałda. Hałda, czyli śmieci, które kwitną, na których coś rośnie i że Śląsk powinien patrzeć na te hałdy bardzo mocno i stamtąd czerpać jakąś energię. I moim zdaniem to jest taka metafora piękna, która do mnie przemawia. Potrzebujemy więcej jakiegoś punk rocka po prostu na Śląsku. No. No dobrze, w takim razie, skoro już w takie tematy bardzo literackie weszłyśmy, to patrzę tak za oknem, już powoli zaczyna się ściemniać, co prawda pora roku może jeszcze nie ta, ale wiesz co, chciałabym cię namówić na zabranie naszych dzisiejszych słuchaczy takim trochę modelem Charlesa Dickensa, jak z opowieści wigilijnej. Spójrzmy na to, jak powinno się mówić o przeszłości Śląska, o teraźniejszości i jak spojrzeć w przyszłość. No to może zacznijmy od tej przeszłości, tak? Ten pierwszy duch się pojawia, tak pokazuje przeszłość. No i myślę, że ten duch chyba faktycznie nad Śląskiem na razie dominuje, zresztą przed chwileczką o tym powiedziałaś. Rzeczywiście historia Śląska jest o tyle skomplikowana, że jeżeli próbujemy opowiedzieć w państwie, które zostało odtworzone w zupełnie innych granicach, a te granice, no, istnieją od 1945 roku, tak na dobrą sprawę, no to sprawa nie jest prosta. Pan profesor, który namawia nas na kamieniec, zresztą bardzo słusznie, ja jeszcze nie miałam tego szczęścia, jeszcze nie uczestniczyliśmy w tych wyprawach, zresztą kiedy zaczęłam edukację w Słowaku, to dopiero przygoda z demokracją dla Polski ponownie się rozpoczynała, także jeszcze o pewnych rzeczach marzyć tutaj za bardzo nie można było. To oknem na świat rzeczywiście były lekcje pana profesora liczby. Ja zresztą w klasie angielskiej kończyłam te zajęcia. No i to nie tylko uczyliśmy się tego angielskiego, nie tylko były mecze, panie profesorze, tak? Plusy i minusy, ale także bardzo dużo tych elementów pokazania nam zachodniego świata, który kształtował nas w sposób absolutnie nieprawdopodobny. No ale kiedy rzeczywiście dzisiaj próbujemy rozmawiać o Śląsku, no to właśnie, w zasadzie wszystko budzi kontrowersje, tak? Jeżeli spojrzymy do podręcznika historii, no to mam wrażenie Polski Wschodniej, gdybyśmy patrzyli dzisiejszymi kategoriami, a o dzisiejszych zachodnich ziemiach państwa polskiego nie mówi się prawie wcale. Jak sądzisz, dlaczego? Ojej, to jest taki kontrowersyjny temat. Miało być miło, a nie wiem, czy
Nie wiem, czy zaraz nie przestanie. No mnie na przykład to bardzo boli, że w dwóch... Czy ta ziemia jest nieciekawa po prostu? No właśnie, jest zbyt ciekawa i obawiam się, że to z tego ten kłopot może wynikać, że to jest tak bardzo ciekawie, że tu się co chwilę wszystko zmieniało i jest takie skomplikowane i takie niejednoznaczne i tak trudno powiedzieć czarne, białe, dobre, złe. No bo tak nie jest. Właśnie mnie to jakoś tak strasznie dotyka, że w dwóch regionach, które są dla mnie osobiście istotne, czyli z jednej strony właśnie Górny Śląsk, z drugiej strony Mazury, na których ja też bardzo dużo czasu spędzam, że o tej pamięci mieszkańców, którzy byli tu przed nami, nic albo bardzo mało się mówi. Na Mazurach jest moim zdaniem jeszcze gorzej, bo tam ta kultura mazurska, ale też ta kultura Niemców, którzy w 1945 roku stamtąd i później też przecież w latach 70. ostatni Niemcy wyjeżdżali z Mazur, jakby sprzedani przez rząd Gierka, po prostu za dewizy, tak? Wyjeżdżali stamtąd, zostawiali swoje domy. Znaczy o tych ludziach się nie pamięta w ogóle. Trochę tam Towarzystwo Borusii w Olsztynie próbowało działać, jakoś wskrzeszać to z różnym skutkiem. No i ja sobie tak myślę, że pamiętanie o ludziach, którzy byli przed nami, niczego nam nie zabiera, tylko nas wzbogaca. Zawsze mam takie poczucie, że jakaś podwójność jest ciekawsza niż pojedynczość, bo jest podwójna. Chwileczkę. Dlaczego podwójność? Co masz na myśli, mówiąc podwójność? Na przykład myślę o sobie. Aha. Ja jestem podwójna, jestem Polką i Ślązaczką. Ja tak siebie postrzegam. Dla mnie jako dla pisarki na przykład to jest bardzo interesujące, takie tkwienie w jakimś takim rozdarciu, nie wiem czy rozdarciu, ale w takiej podwójności, że można spojrzeć na różne sprawy z dwóch perspektyw, polskiej i śląskiej. No i ja sobie na te sprawy patrzę i dzięki temu być może nie jestem taka radykalna w różnych ocenach, bo świat jest po prostu bardzo złożony, kiedy się patrzy z dwóch stron. Jest taka piękna postać, którą państwo może kojarzycie, nie z Greka Zorby, tylko ze Skrzypka na dachu. Tewie Mleczarz, to był taki facet, który zawsze mówił z jednej strony, no tak, ale z drugiej strony. I w związku z tym miał w życiu zawsze pod górkę, ponieważ był przeciwnikiem radykalnych ocen zero-jedynkowych. Aniu, ale to może jeszcze jedno pytanie takie pomocnicze. Popatrz, tyle czasu jesteś już w Warszawie, jak rozumiem, tak? Okej. Ale ta perspektywa warszawska to mnie szczególnie interesuje z jednego powodu. No, jesteśmy państwem centralizowanym. O kwestiach edukacji decyduje się w politycznym centrum. Czego Warszawa boi się w narracji dotyczącej Śląska? Uważam, że się niczego nie boi, tylko po prostu jest kompletnie niezainteresowana. Ja tak to odczytuję. Moim zdaniem Polska i nie tylko Warszawa po prostu nie interesuje się Śląskiem, dlatego że szczerze mówiąc chyba nawet nie wiadomo, gdzie miałaby zacząć się interesować. Śląsk właściwie słabo istnieje, tak ja to czuję, jako przestrzeń. Czyli to bardziej niewiedza? Myślę, że tak i to jest błąd systemowy. Myślę, że jest to błąd systemu edukacji, że my się w szkole nie uczymy o złożoności regionów naszego kraju, o złożoności kultury, na którą się razem składamy. Myślę, że to jest to. Myślę tutaj o takim przeciętnym po prostu Kowalskim. A z drugiej strony oczywiście politycy boją się. Tak, no politycy się boją. Zawsze bardzo mnie to bawi, kiedy słyszę te narracje o przyłączaniu Górnego Śląska do Niemiec. Wtedy zawsze mówię, że może być pewien problem, bo nie ma takiego geograficznego punktu, w którym można by to było zrobić, bo uwaga, politycy, Górny Śląsk nie ma wspólnej granicy z Niemcami. Nie ma, nie? Mylę się? Nie mylę się. Właśnie, to mógłby być pewien problem. Więc myślę, że to jest na dwóch poziomach. Z jednej strony ludzie naprawdę nic nie wiedzą, bo nie mają skąd wiedzieć. Ja ich za to nie obwiniam, naprawdę. No po prostu nie wiedzą, bo ich nikt tego nie nauczył, bo nie stworzono takiego systemu edukacji, takiego programu, w którym by o Śląsku uczono. Myśmy się uczyli też tylko dzięki temu, że były po prostu programy takie jak edukacja środowiskowo-regionalna, a umówmy się, jest to swego rodzaju ewenement, to nie jest oczywiste, prawda? Z drugiej strony politycy się boją, ponieważ, albo nie wiem czy się boją, ale wykorzystują to, że można by się bać, że można by podsycać jakieś lęki w piramidalnie głupi sposób, grając na jakichś takich emocjach właśnie lęku przed irracjonalną możliwością przyłączenia się do Niemiec.
Bardzo dziękuję. Bardzo liczyłam, że właśnie namówicie na tego typu wyznanie, ale z jakiego powodu? Oczywiście tutaj musi być jakieś drugie dno, tak? Nie chodzi mi o straszenie zakamuflowaną obcą niemiecką, to mamy już za sobą. Natomiast, drodzy Państwo, co jest dla mnie rzeczą niesamowitą? Rzeczywiście narracja o przeszłości Śląska i mam wrażenie, że ona również w literaturze gdzieś nam się przejawia, właśnie dotyczy tego okresu, no przede wszystkim XIX wieku, początku wieku XX, to jest najchętniej podejmowane, tak? Pokazuje się rzeczywiście najchętniej te związki Śląska z państwem niemieckim, już tak bardzo uogólniając i pokazując bardzo szeroko. Natomiast kompletnie zapomina się o tej fantastycznej przeszłości związanej chociażby z koroną czeską. Proszę Państwa, no co tu dużo mówić, tak? Pierwszy członek mojej rodziny, czyli mój pradziadek Jan Żak, który uczył języka niemieckiego w Słowaku bardzo, bardzo dawno temu, no jego teściowa była Morawianką, w zasadzie czeszką, to bym dopiero zgrzeszyła, tak? Do końca życia nie mówiła po polsku. Żona mojego pradziadka urodziła się również w Pradze, w związku z tym, no a skoro już mówimy o tym wątku czeskim, kiedy zrobiłam habilitację w 2015 roku, takie to trochę znamienite, zostałam na 2 lata zaproszona jako profesor wizytujący do Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. I muszę Państwu powiedzieć, co było dla mnie największym zaskoczeniem. Zajęcia prowadziłam w języku angielskim, bo niestety nie znam czeskiego, no więc tutaj niestety jakieś odstępstwo jednak od tradycji rodzinnej jest. Natomiast kiedy jechałam do Opawy, tak, no i podczas zajęć, wiadomo, trzeba było sobie pójść kupić jakiegoś rochlika bądź pójść na obiad i wychodziło się do sklepu i zaczynałam rozmawiać, no po prostu gadać po naszemu. Nagle się okazywało, że wszyscy mnie rozumieją. Ta granica znikała, tak, skoro o granicach już tutaj mówimy. A proszę Państwa, dla mnie jest to niezwykle przykre i nie wiem, czy Aniu się ze mną zgodzisz, że historia Śląska jest pokazywana, jeżeli już tutaj musi pojawić się czarny charakter albo coś negatywnego w kontekście niemieckim, tak? Natomiast my kompletnie zapominamy, jak ja na przykład sprzedaję moim przyjaciołom Hiszpanom Śląsk, to jest polska Kastylia. I faktycznie następuje szok, i kiedy zabieram ich do moszny, kiedy zabieram ich do książa, oni przeżywają kompletny szok kulturowy, tak? W związku z tym, czy nie uważasz, że tutaj za mało jest czegoś pozytywnego? Powiem szczerze, że czytając od jednego Lucypera, to co mnie naprawdę zszokowało, że tam jest tak dużo negatywnych, no nie wiem czy emocji, ale tych elementów, które szokują, które pokazują ból, krzywdę. Czy naprawdę Śląsk jest taki okrutny? No teraz to już mam nadzieję, że nie jest, ale w tych latach na przełomie 40. i 50., a jeszcze zwłaszcza w tym kontekście, o którym ja pisałam, czyli kobiet, no to wesoło nie było. Można w skrócie to chyba tak ująć. Więc jeśli idzie o tę książkę, no to rzeczywiście ona jest okrutna, ona jest mroczna. Nie będę udawała, że jest inaczej. Doładowałam tam, dołożyłam tam do pieca na pewno. Ale zgadzam się z tobą. Jest bardzo mało pozytywnej narracji o Górnym Śląsku. Ona istnieje pewnie w jakiejś takiej sferze kultury. I znowu kultura jest tym, co nas ratuje, tak? Czyli mamy festiwale, mamy NOSPR, mamy Artura Rojka, mamy muzykę, mamy, nie wiem, tę przestrzeń. I to jest taka przestrzeń, że warszawiacy, tak zwani warszawiacy, jakby ekscytują się wyjazdem do Katowic, tak, że jadą tutaj na ten koncert i to jest taki rodzaj fajnego snobizmu na kulturę na Śląsku. Czego moim zdaniem jest, jakby, co jest jakby za mało wykorzystywane też w jakiejś takiej narracji. Pandemia chyba trochę przeszkodziła. Tak, na pewno, ale to jakby to nie tylko ten okres pandemiczny. Uważam, że po prostu jakby ten pozytywny snobizm na śląską kulturę i infrastrukturę kulturalną jest czymś super pozytywnym, ale tego jest bardzo mało, tak myślę. Bardzo mało jest pozytywnej opowieści o Śląsku. Raczej właśnie mamy tylko te momenty okołowyborcze, kiedy tutaj ktoś przyjeżdża i obiecuje ludziom gruszki na wierzbie i znowu, prawda, ten sam obraz tego Ślązaka, jakby tu mieszkał tylko jeden po prostu rodzaj człowieka, do którego się politycy zwracają. Jakby tu nie było różnorodności, tak? Jakby różnych potrzeb. No więc jest zawsze ten jeden taki przekaz, prawda, taki nazywam go barburkowym, który oczywiście jest cenny, ale nie jest jedyny. My jesteśmy bardzo skomplikowani i po prostu kufel piwa w gospodzie, no to nie jest wszystko, tak? Więc
Ja oczywiście ja nie mam żadnych recept, ja w ogóle nie wiem, jak to wszystko naprawić, nie mam zielonego pojęcia, w ogóle się na tym nie znam. Ja tylko mówię, co czuję, że chciałabym, żeby to miejsce przestało się kojarzyć z wykorzystywaniem przez polityków w kampaniach wyborczych w jakiś żenujący sposób, b, z takim lękiem na temat uczciwej debaty na temat przyszłości tego miejsca i c, żeby zaczęło się kojarzyć właśnie z otwarciem na nowe, na przyszłość, na właśnie różnorodność. Mamy taką niesamowitą, różnorodną historię, czerpmy z niej, tworząc w przyszłości coś, co jest właśnie wartością. O. No to dobrze, skoro Ania już przeszła do ducha teraźniejszości, to może ja podsumuję, tak? To zazwyczaj na konferencjach tak robimy, także jakieś tam krótkie rezumy musi być. Rzeczywiście możemy stwierdzić, że nie potrafimy opowiadać o przyszłości Śląska, a może inaczej. Rzetelne opowiadanie o historii Śląska nie pasuje do pewnego archetypu wypracowanej narracji. Absolutnie kłóci się z pewną narracją, z pewnym sposobem, który wydawał się już naturalny, przyjęty, wtłoczony do systemu edukacji. No i nagle okazuje się, kiedy wolność badań powróciła, że to chyba jednak wszystko tak do końca nie wyglądało. Proszę Państwa, jeżeli mówimy o przeszłości i mówimy o pewnym evencie społeczno-kulturowym, no to na przykład jestem absolutnie zachwycona Tarnogórskimi Gwarkami. No, jest to dla mnie absolutnie fenomen, tak, tym bardziej, że mam okazję znać wiele osób, które aktywnie biorą w tym udział. No i fakt, że szyli stroje przez wiele lat, tak, gdzieś odtwarzając informacje dotyczące dawnych strojów, inwestowali w to nierzadko prywatne pieniądze, już jest dla mnie czymś fascynującym. To znaczy, że nam się to podoba, to znaczy, że to jest fajne i to wcale nie tak, że tylko było tutaj na Śląsku źle. Więc myślę, że to jest chyba pierwszy symptom. O tym Śląsku powinniśmy zacząć mówić trochę lepiej, trochę więcej i tą naszą przeszłość naprawdę niezwykle ciekawą promować. To jest to, co dotyczy przeszłości. No to teraz tak, skoro już jesteśmy w teraźniejszości, to może też od anegdoty rozpocznę. Wyobraźcie sobie Państwo początek roku 2016. Moment symboliczny, chwilę wcześniej w Polsce dochodzi do alternacji władzy, jak to politolodzy ładnie mówią. No i udaje się w charakterze recenzentki na obronę doktorską do Krakowa. Może powiedziałeś, że tutaj nie zawsze ten Śląsk jest taki rozpoznawalny pod względem kultury, no ale Kraków jest jednak troszeczkę bliżej. No i łapie się za głowę, mówi sobie, no to za chwilę się zacznie, tak, obrona z nauk politycznych. Paręnaście tygodni wcześniej mieliśmy tutaj zmianę, więc pewnie na obiedzie doktorskim będę musiała wysłuchać. No już trudno, nastawiłam się, no przeżyję jakoś, tak? I wyobraźcie sobie Państwo, obrona kończy się oczywiście sukcesem. Zgodnie z tradycją zostajemy zaproszeni na obiad doktorski. Sadzą się profesorowie, mi już tam skóra cierpnie, tak? No nawet wina za bardzo napić się nie mogę, bo samochodem muszę wrócić na Śląsk. I nagle przesiada się pan dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i mówi tak. Wie pani co? No wiem. Ale wy macie tam fantastyczną książkę, która ostatnio wyszła. Jestem zachwycony. Drachszcze pana Twardocha. Mówię, o Jezus Maria, bardzo dobrze, tak? No i dyskusja rozpoczyna się wokół Drachszcze pana Twardocha, morfina, omawiamy, tak, wieczny Grunwald. A ja mówię, no to już jest bardzo dobrze, tak? To znaczy, że nie polityczna zmiana, ale to, co u nas kulturalnie dzieje się na Śląsku, nagle okazuje się ważne. W pewnym momencie pojawia się pani promotor pracy, i mówi, wie pani co, ja się ostatnio przeniosłam z centrum Krakowa do Alwerni. I muszę pani powiedzieć, że jeżeli mam się wybrać z mężem do teatru wieczorem, to mam dokładnie tak samo do Krakowa, jak praktycznie do was. I ostatnio byliśmy na Mianują mnie Hanka. Rozłożyli mnie kompletnie, tak? No właśnie, czy... Odnoszę wrażenie i to dało mi do myślenia rok 2016, czyli już troszeczkę... Czasu minęło, my jednak potrafimy pisać i nie, robimy to nie, dzisiaj bardzo dobrze. Absolutnie, ja w ogóle uważam, że jest, że coś się zmieniło, że ja teraz jestem też... Oprócz tego, że... dobra zmiana. Tak, jest dobra zmiana, ja to naprawdę odczuwam. Rozmawiałam o tym ostatnio z moim zastępcą, bo ja też pracuję w wydawnictwie, jestem redaktorką naczelną w dużym wydawnictwie. No i wiadomo, my musimy się zastanawiać nad tym, jakie są trendy, co ludzi interesuje, co ich kręci. No i ostatnio mieliśmy długą rozmowę na temat tego, również po nominacjach Krótkiej Liście do Nike, że ten Śląsk
wchodzi do mainstreamu. Przepraszam, kto wygra Nikę w tym roku? O. No ja mam nadzieję, że Grzegorz Piątek, bo jestem jego wydawczynią i to będzie książka o Warszawie. Sorry, no. Sorry. Ja obstawiam Kaś. Zobaczymy, proszę państwa, już niedługo. No właśnie, bo to jest serce mówi Kaś, a rozum mówi, no jednak Grzegorz Piątek powinien wygrać, bo wtedy cały splendor spada na wydawnictwo WAB, którym zarządzam. Więc no widzicie, to jest właśnie rozdarcie. Trzeba się nie wyprowadzać, to potem nie ma takich kłopotów. Więc myślę, że jest absolutnie wreszcie takie ssanie na to, żeby czytać o Śląsku. Przed chwilą ukazała się książka o Bytomiu w wydawnictwie Dowody na istnienie. Oczywiście zapomniałam tytułu, wybaczcie, już to jest Wujek Alzheimer. Bardzo dziękuję. To jest właśnie to, tak? Dużo tych książek się ukazuje, ale dlaczego one się ukazują? Bo ktoś je chce czytać. Ale to też wynika z tego, ja tak odbieram to jako z jednej strony wydawczyni, z drugiej strony autorka, że my, ludzie ze Śląska, myśmy zrozumieli, tak jak wcześniej kobiety pisarki zrozumiały, że nasze doświadczenie jest bardzo ciekawe, jest interesujące dla nas. Więc my sobie będziemy o tym pisać, a potem się okazuje, że jak my o tym piszemy, to się staje interesujące dla innych. I tak było, to już jest kolejna jakaś taka przestrzeń, w której ja widzę, że 15 lat temu było zupełnie inaczej i powoli się to zmienia. To tak samo jest z tym pisarstwem kobiet. Nagle okazało się, że opowieść o losach kobiety może być uniwersalną ludzką opowieścią. O uniwersalnym ludzkim losie, bo kobieta, jak już tu mówiłam, też jest człowiekiem. I to zaczęło być ciekawe i czytelnicy zaczęli po to sięgać. I tak dzieje się również ze Śląskiem. Widzę, że to jest bardzo podobny mechanizm. Najpierw myśmy uwierzyli, ej, wiecie co, ale my chyba mamy ciekawe historie do opowiedzenia, a wy jeszcze ich nie słyszeliście, bo wiecie co, bo nigdy żeście ich nie chcieli słuchać, ale a posłuchajcie. No i zaczęli słuchać i okazało się, że i na obiedzie doktorskim ktoś mówi, że drach, bardzo interesująca rzecz. I tak to się wszystko zaczyna toczyć, więc jeśli macie państwo zakitrane w szufladach rękopisy swoich arcyinteresujących książek o Śląsku, to możecie się do mnie zgłosić. Proszę państwa, mam wrażenie, że postępuje coś takiego jak netflityzacja życia czytelniczego. Przepraszam panie profesorze za ten okropny neologizm, ale myślę, że on chyba oddaje tą rzeczywistość. Myślę, że tacy zapaleni fani Netflixa ciągle poszukują tam nowych bodźców i czegoś nowego. Tak? I mam wrażenie, że w tych historiach przerobionych czy przerabianych przez ostatnich 70 lat po roku 45, czasami z konieczności, czasami dzięki politycznej decyzji, no mamy ich chyba już troszeczkę przeset, tak? A Śląsk i nasze opowieści to jest kompletnie nowa przestrzeń, która daje nam takie możliwości. Myślę, że Słowak pod tym względem jest miejscem absolutnie wyjątkowym, no Aniu, od ciebie oczywiście rozpoczynając, tak? Natomiast przecież mamy Martę Matyszczak, jej fantastyczne kryminały pod psem, które teraz przejęły formę kocich opowieści, ale które są absolutnie rewelacyjne. Z Chorzowa przecież pochodzi Sabina Waszut, która też, prawda, no niby patrzy wstecz. Jej prawda? W związku z tym, no, w samym Chorzowie proszę zauważyć, jaką mamy tutaj kopalnię możliwości talentów. Drodzy państwo, ja jeszcze wspomnę Kuczoka. On wywalił go profesor, czy coś? Nie? Nie? Ktoś go wywalił. Wywaliliście go, ale Nikę dostał. W związku z tym rzeczywiście, no, czasami taki motywujący epizod w życiu też musi się zdarzyć, tak? Natomiast, drodzy państwo, rzeczywiście myślę, że jest to coś absolutnie fantastycznego. No to dobrze, to zadam jeszcze jedno pytanie, ale skoro mamy opowiadać, no to pytanie brzmi, jak opowiadać, w jakim języku? Ha, no więc ja w mojej książce ostatniej, przedostatniej, czyli w Lucyperze, od jednego Lucypera, opowiadałam oczywiście po polsku, bo jednak to mi chyba najlepiej idzie, no ale używałam też bardzo dużo języka śląskiego. Dziękuję. Już się obawiałam, że padnie słowo gwara nie, i się nie. Oburzę. W porządku. Małgosiu, jestem w grupie roboczej, która pracowała nad słynną ustawą o języku regionalnym i byłam w Sejmie na komisji, na którą nikt z PiS-u nie przyszedł i żeśmy tam mieli piękne przemówienia, ale nikt nas nie słuchał. Bardzo było to frustrujące doświadczenie. To było jeszcze w Sejmie poprzedniej kadencji, ale już PiS-owskiej. Choć starano się już wielokrotnie, dodajmy. To jest po prostu dramat. No w każdym razie język. Zawsze wszystkich poprawiam. Jestem, jak rozumiem, to nas bardzo łączy.
łączy. Bardzo. Język, pamiętajcie, nie żadna gwara. W każdym razie ja pisałam też w języku śląskim, ale właśnie miałam ogromny problem z tym językiem śląskim i jeśli ktoś mnie pyta, po co wam ta ustawa o tym języku, po co wam to wszystko, to mówię, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze, na przykład na pieniądze, które będą służyły na edukację o języku śląskim, na uczenie młodego człowieka tego języka, bo ja na przykład pisząc fragmenty mojej książki po śląsku robiłam to zupełnie intuicyjnie, bo ja nie wiem jak się zapisuje język śląski, ponieważ nigdy się tego nie uczyłam, ponieważ śląskiego uczyłam się od mojej babci, która go dała. No ale to był język taki bardzo intymny, język porozumiewania się z babcią. To nie był język, którym jakby swobodnie się posługuje w innych sytuacjach, na przykład jako pisarka. No i oczywiście jak to zapisałam, to stwierdziłam, że to jest na pewno babol na babolu, muszę to... masakra. No i tak właśnie było zresztą, bo poprosiłam mojego wydawcę, czyli wydawnictwo literackie, mojego redaktora Piotra Tomzę, żeby coś z tym zrobili, bo tam na pewno jak ktoś prawdziwi Ślązacy zobaczą, to ciepną tą książką. Tyle. No i Grzegorz Kulik, który jest świetnym tłumaczem na język śląski, wziął ten tekst mój i po prostu go napisał od nowa, tak jak to powinno być zapisane, bo to jest po prostu bardzo trudne. A ja bym na przykład chciała to umieć i chciałabym móc się tego nauczyć w szkole. A żeby się móc tego nauczyć w szkole, to musi być to możliwe. Będzie to możliwe, jeśli będziemy mieli jak Kaszubi tę ustawę o języku. No, więc... ja mam swój osobisty bardzo interes w tym, żeby zapisywać, żeby pracować nad stosownym zapisem ustawy o języku śląskim. To do Grzesia Kulika jeszcze wrócimy, bo bardzo dobrze go tutaj przywołałaś. Natomiast, proszę Państwa, no cóż, znowu muszę wrócić jakąś taką retrospekcję, muszę sobie to zrobić. Lila, jeszcze pozdrawiam, przepraszam. Ja dopiero teraz widzę, ile tu fantastycznych osób siedzi. Podejdę, przywitam się zaraz po zakończeniu. Proszę Państwa, mój doktorat był poświęcony autonomii Katalonii, wizji autonomii Katalonii po śmierci generała Franco praktycznie do początku lat 2000. Pracę doktorską broniłam w roku 2002, no i była to koncepcja regionalizmu i decentralizacji rządzącej wówczas partii Convergencia y Unión. No ale żeby to zrobić, aby dojść do tego wieku XX, no to musiałam najpierw zobaczyć, co było wcześniej, czy jednak ta przeszłość jest ważna, nawet jeżeli tą teraźniejszością chcemy się zajmować. I rzeczywiście, kiedy zaczęłam badać przeszłość języka katalońskiego, też oczywiście z tym bywało różnie, tak, region peryferyjny, Śląsk i Katalonia tutaj bardzo podobne historie mają. No i obserwuję, co się dzieje w wieku XIX. Oni opisują to sobie jako renesans ich języka i kultury i dzieje się dokładnie to samo, z czym my mamy teraz do czynienia na Śląsku. Tak? Ktoś chce w tym języku coś zapisać, oczywiście idzie mu bardzo koślawo. Wszyscy się kłócą, która to jest ta prawdziwa wersja tego języka, tak? Już przynajmniej ze trzy w tej chwili mamy i wcale nie jest ustalone. A jeszcze są tacy, którzy mówią, ale w ogóle po co wam to, tak? No przecież w Katowicach powiemy Epa, w ogóle to powiemy Nylon Beutel, a jeszcze kiedyś powiemy Tasia i też wiadomo o co chodzi, po co to standaryzować. No właśnie po to. Po to, co powiedziałaś, żeby można było tworzyć w tym literaturę wysoką i aby było wiadomo jak. W związku z tym, no również mam nadzieję, skoro jesteśmy może już tak delikatnie i płynnie do przyszłości przechodzimy, bo tak mam nadzieję, że w końcu się zmaterializuje ta nasza wizja, ale rzeczywiście myślę, nie bójmy się języka śląskiego. No, dwa takie krótkie wydarzenia, które chyba mną wstrząsnęły i pokazały, że ten śląski to nie jest taka gotka, którą sobie tam chopy po szychcie pod budką z birem stosują jeszcze w zwulgaryzowanej formie. Proszę Państwa, wracam z tej Katalonii już z powrotem tutaj dokończyć doktorat. No i muszę nadrobić mnóstwo zajęć dydaktycznych, które mi z tytułu mieszkania w Hiszpanii przepadły. No i mówię sobie, a faktycznie konwersatorium monograficzne zrobię o Śląsku. Pierwsze o Śląsku, które było na Wydziale Nauk Społecznych, nie licząc profesora Kaczmarka i jego badań. No i pamiętam, wyszedł wtedy Ślabikosz nie dla bajki. Książka, bardzo fajny podręcznik, Mirka Syniawy, Mirek, chemik z wykształcenia, ścisłowiec, ale zgodził się przyjść na moje zajęcia. Zrobił absolutny show, opowiedział o tym języku śląskim, tak? I na koniec, no i teraz wyobraźcie sobie Państwo, hop, pod bindrem, tak, w białej koszuli. Ja mówię, Mirku, wiesz co, z tyłu jest twoje tłumaczenie wiersza Józefa von Eichendorfa, Zimowa noc. Ja nie mam aż takiej śląskiej kompetencji jak ty, żeby to dobrze przeczytać. Proszę cię, przeczytaj nam ten wiersz. Tak jak pan profesor dzisiaj nas uraczył
fragmentem. Tak jest. Proszę Państwa, była cisza na sali. Oczywiście nie wszyscy moi studenci pochodzą z części górnośląskiej, tak? Podejrzewam, że nawet nie wszyscy zrozumieli. Ale widząc mężczyznę w białej koszuli, pod krawatem i w garniturze czytającego po śląsku, no to był dla nich absolutny szok kulturowy. No. Skoro o Grzesiu Kuliku już wspomniałaś, no to przechodzimy do przyszłości, bo Grzesiu to jest mój duch przyszłości. Zgodzi się? Dobra. Tuż przed pandemią mamy rozdanie nagród imienia księdza Augustyna Welcla. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt być członkiem kapituły. No i pan profesor Ryszard Kaczmarek, który przewodniczy kapitule, zazwyczaj przynosi gdzieś tam w torbie książkę, która wygra nagrodę dla książki historycznej. Była to wówczas książka pana Tracza, monografia Gliwic, skoro dzisiaj Bytom został wspomniany. No tak jest, świetna monografia Gliwic. No jak pan profesor Kaczmarek mówi, że ona powinna wygrać, to nikt się nie sprzeciwia, tak? Ale dyskusja zawsze dotyczy drugiej kategorii, czyli popularyzator. I tutaj mamy bardzo szerokie pole działania, bo to może być reżyser, to może być muzyk, tak? To może być ktokolwiek, kto tą kulturę śląską popularyzuje. No i ja rzucam Grzegorz Kulik. A jako, że kobiet niestety nie ma zbyt wielu w tej kapitule, jak się kobieta uprze, wiecie państwa, ślązaczka, to już w ogóle. No i Grzegorz wygrywa, tak? Wszyscy są absolutnie przekonani, że dostanie tego Welcla za tłumaczenie Dracha na śląski. No i kiedy przychodzi do laudacji, którą miałam wygłosić, ja mówię, proszę państwa, wszyscy się pewnie tego spodziewacie. Ale nic z tego. Grzegorz dostaje tego Welcla za coś innego. Ciekawe, za co? Za to, że wprowadza śląską gotkę w XXI wiek. Proszę państwa, translator śląski, działający jak translator Google, z polskiego na śląski świetnie przekłada. Zdradzę państwu adres silink.org. Korpus mowy śląskiej, gramatyka śląska, no o przekładach myślę, prawda? Co się nagle okazuje, że to nie musi być tak, przeminęło z wiatłem, pitnęło z luftem, nie? Nie. Okazuje się, że w tym języku śląskim można wyrazić wszystko. Aniu, czy tak jest naprawdę? No jeśli on przełożył Alicję w Krainie Czarów na śląski, a to jest jeden z najtrudniejszych tekstów na świecie, naprawdę, do przełożenia z tego angielskiego, żeby zachować poczucie humoru, ironię, pure nonsense, on to zrobił i jest to genialne, no to to jest geniusz, no. No co ja powiem, no on jest po prostu niesamowity. Jak go ktoś może, to niech go pozdrowi od nas dziś. Bardzo chętnie z Grzegorzem tutaj w stałym kontakcie oczywiście jesteśmy, ale Aniu, to w takim razie, skoro jesteśmy przy przyszłości. No przeszłość, mówisz, dla śląskich kobiet nie była łatwa. Nie. Oczywiście zgadzam się z tobą i może troszeczkę tutaj cię podpuszczałam, żeby tak wiesz, pewne rzeczy wyciągnąć. Dzisiejsza rzeczywistość, myślę, że wygląda całkiem nieźle. No, zwróć uwagę, pani profesor, pani profesorek, mamy tutaj dzisiaj chyba równie dużo ilu panów profesorów, więc uważam, że jest fantastycznie. A jaka będzie przyszłość? Jak powinna wyglądać narracja o śląskich kobietach w przyszłości? No przede wszystkim musi być uczciwa, czyli w ogóle musi być, bo uważam, że jej nie było. A jak już będzie, to niech jest uczciwa, nie boimy się mówić o tym wszystkim też, co było tutaj złe, co było skomplikowane i no grzechów do odpękania w śląskim konfesjonale uważam mamy całkiem sporo i ja wierzę, że w ogóle powstanie jeszcze dużo fenomenalnych książek i filmów i opowieści na temat właśnie doli i niedoli śląskiej kobiety w kolejnych wiekach. Chciałabym, żebyśmy też docenili, a my kobiety przede wszystkim, żebyśmy doceniły też no, moc tych śląskich kobiet, które no, powiedzmy sobie to szczerze, no, często wdowami będąc cały ten Śląsk na swoich barkach przenosiły. Moja ulica Bytkowska w Siemianowicach Śląskich to była ulica wdów. Kobiet, które zostały same i które nas wychowywały, które nas przez życie prowadziły, które nam, nie wiem, wskazywały różne rzeczy. Byłoby wspaniale, żeby te bezimienne po prostu bohaterki czasami może zyskały jakieś imię. Jeśli ja bym o czymś marzyła, to o tym, żeby na przykład w Chorzowie,
nie wiem, zastanowiono się, czy nie ma jakichś kobiet, których imieniem można byłoby jakoś tak bardziej uczcić, na przykład jakąś ulicę albo jakiś skwer? Czy naprawdę nie ma tutaj w przeszłości jakichś działaczek, jakichś nauczycielek, jakichś lekarek, jakichś postaci, które były ważne dla lokalnej społeczności, które może zasługują na swoją ulicę, tak jak, nie wiem, jaka jest ulica jakaś, która wam przychodzi? Jest jakaś Piłsudskiego. Na przykład. No dobrze, ale ja wiem, że zawsze znajdzie się ta jedna, ta Skłodowska Curie, o której się powie, albo ta Tokarczuk, o której się powie, no przecież jest. Dobra, jedna, dwie, a ulic ile jest? A ile jest skwerów? A ile jest pomników? A ile jest, a ile jakichś kobiet jest na pomnikach? Takich kobiet, które nie są Matką Boską? No? Okej. Okay. Jedna. Ale to są małe już kroki. Coś, już coś. No więc ja mam taki na przykład... No właśnie. Więc ja mam takie na przykład potrzeby, bo uważam, że być może my w ogóle o tym nie myślimy na co dzień, ale ta przestrzeń symboliczna, ona kształtuje nasze myślenie o tym, co jest ważne, a co nie jest ważne. Jeśli była wspaniała, nie wiem, dajmy na to nauczycielka, profesorka, która jakby dała światu mnóstwo wspaniałych ludzi, uczniów, którzy coś tam potem osiągali, to fajnie jest docenić taką osobę, po to, żeby na przykład była ona jakimś takim wzorem dla dziewcząt, które też mogą tą drogą pójść. W takim sensie myślę sobie, że jeśli w przestrzeni publicznej, w popkulturze, w kulturze nie widzisz takich osób jak ty, czyli na przykład kobiet, no bo się im nie daje miejsca, to możesz myśleć jako kobieta, dziewczynka, zwłaszcza jako dziewczynka, to może moje doświadczenie nie jest takie ważne. No może jednak rzeczywiście ja nie powinnam się upominać. Może ja powinnam, no rzeczywiście, w cieniu bardziej. No więc ja myślę, że to jest też ważne dla Śląska, żeby pokazać, że on nie składa się tylko z górników po prostu na barburce, tylko że to jest dużo bardziej skomplikowane. I że, kurczę, że były górniczki w latach 50., tak? I dlaczego były? I dlaczego przestały być? Jaka skomplikowana historia za tym stoi? Jakie to są dramaty, które za tym są? Przecież to jest szalenie ciekawe, prawda? Aniu, wracamy cały czas do przeszłości, mam wrażenie. Ale właśnie, wydarzyła mi się wczoraj bardzo ciekawa historia. Wrzuciłam na Facebooku wywiad, który był ze mną przeprowadzony w momencie, ponieważ kieruję w tej chwili chyba największym w dziejach Uniwersytetu Śląskiego projektem tworzenia Uniwersytetu Europejskiego Transform for Europe. Ja, śląska kobieta. Żaden facet. Super. No i wrzuciłam wywiad, tak? Jest to wywiad po angielsku. Parę osób to polajkowało, ale jedna znajoma napisała, a bo oczywiście wśród tych komentarzy, które się pod to znalazły, ale fajne zdjęcie, jak super wyglądasz, tak? Żadnemu mężczyźnie by tak nie napisano, prawda? Okej, no to dobra. To może tak. Moja prababcia, mieszkająca tu na Śląsku, była wykształconą nauczycielką, no ale kiedy wyszła za mąż, ustawa celibatowa niestety zrobiła swoje. Pradziadek uczył w Słowaku, no ale babcia zajmowała się domem, tak? Ja teraz jestem profesorem Uniwersytetu Śląskiego. Funkcjonuję w zupełnie innych czasach i wcale nie muszę się przejmować tym, że mi ktoś napisze, że fajnie wyglądam. No super, nawet nieźle, tak? Że jeszcze nie jest tak źle. Ale moje pytanie jest takie, gdybyś miała puścić wodze fantazji i spojrzeć tylko w przyszłość, bo oczywiście zgadzam się, tak, te wszystkie postulaty feministyczne są ważne. Bez nich i bez ich podnoszenia nie byłybyśmy dzisiaj w tym miejscu, w którym jesteśmy, prawda? Ale jaka będzie Ślązaczka przyszłości? A mam o marzeniach mówić? Nie wiem. Jak sobie wyobrażasz? Może tak, może nawet nie tyle o marzeniach, ale biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki. Czy ona będzie taka właśnie patrząca w przyszłość, zastanawiająca się, o jak mi napisali, że fajnie wyglądasz, no to znaczy, że no, blondynka, nie? No ale... Nie wiem, to jest w ogóle bardzo trudne pytanie. Wiesz, ja nie wiem, czy umiem na nie dobrze odpowiedzieć, bo też, wiesz, no ja tak bardzo jednak tutaj nie jestem obecna, prawda? Więc to są trochę też moje jakieś wyobrażenia na temat tego, co... Tak naprawdę to jest pytanie do dziewczyn, które tu siedzą. No i to one powinny powiedzieć, jak one wyobrażają sobie swoje życie tutaj za 20 lat. I czy coś z tego, co my robimy dziś, ma dla nich znaczenie? To znaczy, czy uważają, że
tracimy czas, czy że naprawdę korzystają z tego, że ktoś podnosi jakieś postulaty, prawda? Trochę też w ich imieniu. No bo ja nie ukrywam, że ja dużo rzeczy w życiu robię, dlatego że mam dzieci. No, wydaje mi się, że to jest też taki jakiś mechanizm, który nakręca do działania, prawda? Myślę sobie, no trzeba im zostawić ten świat jakimś takim może lepszym, bo dużo jest jeszcze do zrobienia. Ja bym chciała, żeby Ślązaczka przyszłości była dumna z tego, skąd pochodzi, ale żeby nie miała poczucia, że musi stąd wyjechać, żeby mogła rozwijać tu swoje talenty, żeby była doceniana, żeby każdy jej wybór, czy wybór zawodowy, czy wybór, nie wiem, by pozostać matką, dzieciom w domu, żeby to wszystko było docenione, żeby te wybory były jakby... żeby to były ich wybory. Żeby to były ich wybory. Ale tak właściwie to myślę, że to dotyczy wszystkich nas, wszędzie, w całej Polsce, w całej Europie. No, chciałabym, żebyśmy po prostu mogły funkcjonować na swoich zasadach, czerpiąc, jeśli mamy ochotę, ze swojej przeszłości, z tradycji, biorąc z niej to, co jest dla nas cenne, wartościowe, ale też nie będąc jakoś ślepo przywiązanymi do tego, tak? Że skoro ty, żeś z Dziocha, ze Śląska, to ty coś tam musisz, bo wypada, bo co rodzina powie, albo takie tam różne parametry, prawda, są czasami nam ustawiane. Żebyśmy były od tego wolne. No, bardzo bym sobie życzyła, żeby tak było, no ale to może, nie wiem, czy to się da. No to może ja skończę jakimś optymistycznym akcentem jednak. Proszę Państwa, faktycznie dla mnie Śląsk jest regionem absolutnie fenomenalnym. No, pisząc doktorat, jak już się przyznam, spędziłam prawie 2 lata w Hiszpanii, tak później był taki moment zastanowienia się wrócić, nie wrócić. Wróciłam, ale później podczas rozmaitych służbowych, nie tylko prywatnych podróży, często sobie myślałam, ach, taka paskudna tu pogoda, może tak na emeryturę wyląduję gdzieś na południu, to sobie jakieś takie miejsce spatrzę, mówiąc po naszemu, nie? Ale im jestem starsza, to dochodzę do wniosku, ja bym stąd absolutnie nie chciała wyjechać. I tak sobie myślę, że my Ślązaczki jesteśmy bardzo twarde, bardzo uparte, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości. Jesteśmy pracowite, chyba ten cały bagaż naszej przeszłości gdzieś w nas siedzi, tak? Ale wcale nie uważam, żeby była to wada. Coraz częściej potrafimy dostrzec tą piękną historię regionu, nie tylko tą trudną. Ja przyznam szczerze, ja być może faktycznie, no, również mówiąc po hiszpańsku, mieszkając tam, mając bardzo częsty kontakt z tą kulturą, ja po prostu lubię się cieszyć, tak? A nie tylko ciągle rozdrapywać rany. Panie profesorze, a jeszcze ta epoka wojny, o rany boskie, straszne, to cały czas mamy żyć tymi nieszczęściami. Nie, nie, nie. Niekoniecznie. Śląsk musi być radosny, ma piękną historię. To ja jeszcze bym chciała powiedzieć o jednej rzeczy, o której sobie marzę. Żeby kiedyś na Śląsku było tak, jak było za czasów, nie wiem, kiedy moja mama była mała, że Śląsk był bardzo muzycznym miejscem. Przecież w mojej rodzinie wszyscy na czymś grali i śpiewali. I była taka jakby... To byli amatorzy, samouki, tak? Ten grał na cyi, ten grał na pianinie, ten grał na skrzypcach, sami się uczyli, śpiewali, babcia śpiewała. I jeśli ja bym marzyła o tym, jaki miałby być Śląsk, taki, ale już taki w ogóle super z moich marzeń, to żeby to kiedyś się odrodziło, żebyśmy my się przestali wstydzić na przykład właśnie... To mogę ci coś podpowiedzieć? No bo być może nie wiesz. Słyszałeś kiedyś o parafialnej kamiliańskiej orkiestrze dętej? Nie. No właśnie, no... Parafialna orkiestra, nie? To tam na pogrzebie może tam coś przyga się. Dęta, no w ogóle masakra. Rzeczywiście fenomen, który tu obok w Tarnowskich Górach, parafia Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, o ile się nie mylę. No i rzeczywiście w tej chwili około 60 instrumentów, największa orkiestra dęta w Polsce z uprawnieniami orkiestry koncertowej. W najbliższą sobotę grają chyba repertuar muzyki rosyjskiej, tak dla odmiany, ale to jest właśnie to, o czym mówisz, prawda? Na koncerty ściągają tłumy i są absolutnie fantastyczni. W zeszłym roku był koncert muzyki lat 80. i 90., no i powiem ci szczerze, Metallica w ich wykonaniu, ciarki mam do dzisiaj, tak? W związku z tym dokładnie tak. Jestem Ślązaczką no, już w pewnym wieku, na pewno daleko mi do dzisiejszych uczniów Słowaka wiekowo, ale rzeczywiście myślę, że ten dystans czasowy pozwolił mi na odkrycie, jaki ten Śląsk dzisiaj jest fajny, fascynujący. I powiem szczerze, już się na tą emeryturę do Hiszpanii nie wybieram. W związku z tym myślę sobie, że gdyby rzeczywiście każda kobieta, oczywiście, niech Śląsk będzie przykładem, ja też nie mam nic przeciwko temu, tak? Dokładnie tak podeszła do sprawy.
Jasne, było to, co było, należy o tym pamiętać. Natomiast my mamy dzisiaj inne możliwości i po prostu je wykorzystujmy. Jestem za. Naprawdę mamy zasoby, z których możemy korzystać, dosłownie i w przenośni, i po prostu róbmy to. I wychodźmy z tym Śląskiem na zewnątrz. Nie kiśmy się tylko tu w swoim własnym, skądinąd fantastycznym gronie, ale też mówmy tej Polsce, słuchajcie, tu jest super, tu jest wspaniale, mamy tutaj to, to, tamto i owamto i mamy orkiestrę dętą i mamy naprawdę bardzo dużo. I tylko sami musimy w to uwierzyć, tak jak z tą literaturą, że jest co pokazać. I jak my to zaczniemy robić, to wydaje mi się, że możemy dużo zmienić na temat Śląska w takiej polskiej świadomości. Aniu, to może tak zakończmy. Bardzo Państwu dziękujemy. No i czekamy na pytania. Nie, dziękujemy. Nie ma pytań? Bardzo proszę. Ja chętnie oddam mikrofon pewnie tutaj do Ani, mnóstwo pytań. Panie profesorze, zapraszamy. To ja odstępuję krzesło. Tomeczku, chodź na chwileczkę, dobra? Nie, panowie jeszcze. Aniu, tak. Po prostu spełniam twoje marzenia. O Jezu. Mówiłaś, że chciałabyś posłuchać muzyki? No więc w takim razie, Aniu, zbliża się jubileuszowy rok Uniwersyteckiego Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, którego patronem jest Juliusz Słowacki, rok 2022. Będzie to okazja do nagrania płyty z waszymi kompozycjami, z waszymi wspaniałymi przebojami poezji śpiewanej, a wśród tych utworów są twoje. Godzina myśli, może przemycisz tam gdzieś o mój Śląsku, prawda, bo śpiewałaś to. No i zapraszam, ponieważ dzięki tobie i tym wszystkim, którzy w tym twoim czasie i później śpiewali Słowackiego, no powstała taka fajna szkoła śpiewania Słowackiego w naszej szkole. Ta czarna płyta duża będzie tego dokumentem, no i spełnieniem marzeń, o których dzisiaj mówiłaś. W takim razie podpisujemy się pod tym. Krzysiu Domagała, Jarek Kurak i moja skromna osoba. I zapraszamy na koncert inauguracyjny, no i utrwalenie na czarnej płycie. Dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Przekażę kolegom. Dziękuję. Będzie jak trzeba. To ja muszę teraz po prostu zebrać kolegów, którzy grali ze mną i koleżanki i po prostu powiedzieć im, że ej, do roboty. Dobra, fajnie, bardzo dziękuję. Na szczęście jest jeszcze trochę czasu, to przypomnimy sobie, jak to leciało. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję za spotkanie, dziękuję bardzo. Naprawdę, było mi bardzo miło. Dziękuję Państwu, że wy siedzieliście, posłuchaliście. Dziękuję w ogóle. Ogólnie dziękujemy.